Dzień dobry, witam w kolejnej odsłonie Studia DTS w programie Genialni Lokalni Globalni. Ze mną wyjątkowy gość, artysta, fotografik Piotr Droździk. Witam Cię, Piotrze. Witam Państwa. Mówię wyjątkowy z kilku względów. Po pierwsze, jesteś wyjątkowym artystą, fotografikiem. Dziękuję bardzo. Po drugie, będziemy mówić o wyjątkowej postaci. I po trzecie, no, jesteś pierwszym gościem w programie Genialnie Lokalnie Globalnie, którego mogę gościć tutaj w studio. Do tej pory wszystkie programy odbywały się online. No tak, to daje pewną nadzieję, prawda, że ten rok może będzie rokiem przełomowym i zaczniemy żyć normalnie. Dawniej życzyliśmy sobie jakichś niezwykłości, a w tej chwili życzymy sobie normalności. Żebyśmy się widzieli na żywo chociaż. Tak. Mhm. Rok wyjątkowy, również z tego względu, że to rok Bolesława Barbackiego i o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Rada Miasta podjęła decyzję, uchwaliła, że rok 2021 będzie rokiem Bolesława Barbackiego, wybitnego malarza, portrecisty, ale i również prawnika, społecznika, nauczyciela, dyrektora szkoły i założyciela szkoły. Aktora, scenografa. No, moglibyśmy tu wymieniać, czyli myślę, człowiek, jeszcze... człowiek renesansu, człowiek pierwszej połowy XX wieku. Chociaż przyznam się Państwu szczerze, że mnie denerwuje ta jego interdyscyplinarność z jednego prostego względu, ponieważ wolałbym, żeby ludzie obdarzeni tak cudownym i genialnym talentem zajęli się tylko jedną rzeczą. Ten człowiek zrobił w ciągu swojego bardzo krótkiego życia tak wiele, że można by było tym wszystkim obdzielić 10 osób. Tym, co zrobił, tym, co wiesz, ale po może sobie zostawił. To też napędzało go do tej twórczości i dawało inspiracji, dodawało inspiracji. No tak, zacznijmy może od tego, że ojciec Bolesława Barbackiego zgodził się na to, żeby syn zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych pod jednym warunkiem, że zacznie inne studia, które dadzą mu chleb, prawda? I dlatego Bolesław Barbacki, chodząc na bardzo trudny i wymagający kierunek na Akademii Sztuk Pięknych, jednocześnie ukończył prawo. No, tak, wydaje nam się, że to takie proste, prawda? Ale to prawo proste. Dwa najcięższe proste kierunki wówczas, dokładnie, prawda? A on to tak zupełnie normalnie skończył. Zresztą to, co mnie urzekło, to jego niezwykła skromność. Nawet w listach, które pisał do rodziny z Krakowa, będąc na akademii, gdzie był rokrocznie obdarowywany największymi nagrodami na roku, nawet miał taki śmieszny przydomek, nie wiem, czy wiesz, Kasiu, jak go nazywali. Nie, powiedz. Nazywali go Browarek. Dlaczego? Ponieważ za każdym razem ci młodzi ludzie, jak Bolesław Barbacki dostał jakąś nagrodę, no to nalegali na to, żeby opić tą nagrodę, w związku z tym musiał stawiać piwo. I tak często stawiał to piwo, że już miał tak zwany pseudonim artystyczny Browarek. Myślę, że to jest szansa dla tych, którzy się piwem rzemieślniczym teraz zajmują. To jest taka moda teraz, więc piwo Browarek, no tak, Barbackiego brzmi no bardzo dobrze, prawda? Kuszącą. Mogłoby być takie dedykowane mu piwo. Natomiast no, należy też podkreślić tą jego wyjątkową skromność. Kiedy wielokrotnie profesor Aksentowicz mówił, że to najzdolniejszy student obecnych czasów, to on zawsze mówił, że profesor przesadza, że to tylko dlatego, że go bardzo lubi i stąd te wyróżnienia. Mhm. Więc to no, kolejny taki aspekt i kolejna rzecz, która świadczy o wielkości tego człowieka. Należałoby tu jeszcze powiedzieć, w jaki zupełnie przypadkowy sposób, przypadkowy w sensie zdarzenia, Bolesław Barbacki dostał się na Akademię Sztuk Pięknych, ponieważ mieszkając w Nowym Sączu, pojechał razem z ojcem i oczywiście spóźnili się na ten egzamin, no bo wtedy te środki transportu nie były takie ogólnie dostępne jak obecnie.
No i ojciec wykorzystał po raz pierwszy to, że był nauczycielem i jakby wszedł, odważył się na to, żeby wejść do mistrza Aksentowicza i powiedzieć, że są z Nowego Sącza, że się spóźnili, ale że ma niezwykle zdolnego syna i pokazał mu pierwszy olejny obraz Bolesława Barbackiego, słynne Erynie. I Aksentowicz zobaczył ten obraz i powiedział, że absolutnie dopuszcza go wtedy do egzaminu. Na egzaminie miał namalować portret ojca. Zrobił to bardzo szybko i od razu jakby zagościł w Akademii Sztuk Pięknych, co nie było takie proste. Od kiedy zaczęła się twoja fascynacja Bolesławem Barbackim? Moja fascynacja zaczęła się od dawna, ponieważ ja sam kocham portret. Kocham w fotografii portret i od zawsze właściwie, od kiedy zacząłem już w jakiś tam świadomy sposób myśleć o tej formie artystycznej portretu, to Barbacki zawsze był gdzieś blisko mnie. Widziałem wiele jego obrazów i muszę powiedzieć, że to jest prawdziwe studium natury, takie psychologiczne. To, jak on portretował kobiety, mężczyzn, dzieci, to w ogóle niesamowite rzeczy. To naprawdę w portrecie był genialnym artystą. Stąd moja fascynacja nim. Od wielu lat zgłębiałem, próbowałem jakoś dotrzeć do tych prac, bo trzeba mieć świadomość, że te prace Bolesława Barbackiego są rozsiane po całym świecie. Jakaś ich część jest w Nowym Sączu, bo Muzeum Okręgowe posiada około 50 doskonałych prac. Pozostała część kolekcji jest w rękach prywatnych. No i tak jeździłem od rodziny do rodziny, no bo rodzina państwa Barbackich jest też rozproszona, jest i w Warszawie, i we Wrocławiu, i w Nowym Sączu, i to też jakiś tam spory trzon tej kolekcji. A pozostałe obrazy, no to tak metodą dedukcji trochę korzystałem z jego skrupulatności, bo był wyjątkowo skrupulatnym artystą, co rzadko się zdarza innym. Może ten kierunek, który ukończył, myślę, to prawo, tak, pomogło mu w tym, ponieważ prowadził ewidencję wszystkich namalowanych swoich obrazów. Ile ich z było, których jeśli wynika, możesz, że namalował około 800 obrazów olejnych. Natomiast ja wiem, że tych obrazów było więcej, ponieważ miał żelazne zasady. Nigdy nie sygnował i na przykład nie wpisywał do swojej księgi obrazów tych prac, które wykonywał z fotografii. Jak również osób nieżyjących. Tych prac nie sygnował. Natomiast pozostałe już tak. Owocem twojej fascynacji Bolesławem Barbackim i tych poszukiwań obrazów będzie album, bo nie powiedzieliśmy na początku przede wszystkim, że powodem naszego spotkania jest album, który niebawem ujrzy światło dzienne, a w którym ujrzymy... A w którym ujrzymy, proszę państwa, około 250 niezwykłych prac mistrza. Album, który będzie niezwykłym świadectwem tego człowieka, bo będzie tam odrobinę wiedzy na temat tego, kim był Bolesław Barbacki, ale przede wszystkim to jest album o twórczości Bolesława Barbackiego, dlatego w tym albumie znajdzie się 249 dokładnie niezwykłych prac podzielonych na te kategorie, w których wielki mistrz działał, czyli zaczynamy od rysunku, bo rysunek był też bardzo ważną częścią jego artystycznej drogi. Później portret dziecięcy, kobiecy, męski. No i tutaj taka chyba najważniejsza, dla mnie przynajmniej osobiście, twórczość, bo bardzo osobista, czyli akty. I na końcu krajobrazy, które są, myślę, że trochę niedocenione,
a są równie piękne i z wielkim talentem namalowane przez Bola, jak go wszyscy przyjaciele nazywali. Najważniejsze akty, jeśli możesz o tym coś więcej powiedzieć, jak udało ci się do nich też dotrzeć, bo nie wszystkie są tak łatwo i ogólnodostępne, tak? Ile w muzeum? Muzeum Nowosądeckie nie posiada żadnego aktu. Wszystkie akty są w rękach prywatnych, w kolekcjach prywatnych. No, moim zdaniem należałoby tu powiedzieć, że takie najpiękniejsze akty, które są, to są akty młodej, jeszcze świetnie zapowiadającej się aktorki ukochanej pani Danuty Szaflarskiej, którą osobiście znałem i wielokrotnie widywaliśmy się i opowiadała mi o tych aktach, o tych trzech aktach, opowiadała mi o tym, jak wyglądał proces malowania tych aktów. Mm-hmm. To są niezwykłe prace, no po prostu piękne. Mi udało się dotrzeć do dwóch aktów pani Danuty Szaflarskiej. No i też trzeba powiedzieć, że absolutnie przepiękne akty są również Hanki Kasubę, czyli narzeczonej Bolesława Barbackiego, pięknej, rudowłosej kobiety. Ten jeden akt, który nazywa się Ona, jest no, pracą absolutnie genialną, która mogłaby mieć swoje miejsce w wielkich galeriach sztuki. Wiesz co, ja jednak wrócę jeszcze do aktów Danuty Szaflarskiej, dlatego że no, Danuta Szaflarska patronuje rankingowi Genialni Lokalni Globalni i myślę, że tutaj może być taką ogromną ciekawostką dla wszystkich. To szczególnie, że mówisz, że miałeś okazję porozmawiać z aktorką na ten temat. I czy ona na przykład wstydziła się tego, że pozowała, czy wręcz przeciwnie, była z tego dumna? Jak wtedy to wyglądało i było odbierane? No tak, musimy zacząć od tego, że w naszej świadomości pani Danuta Szaflarska zapadła już jako kobieta bardzo piękna, ale leciwa. A teraz pani Danuta Szaflarska była piękną, absolutnie fantastycznie zbudowaną kobietą i mówiła z lekkim, no nie wiem jak to nazwać, podekscytowaniem, kiedy opowiadała mi o tym, jak Barbacki malował te akty. Niesamowitą rzeczą u pani Szaflarskiej było to, że ona miała genialną pamięć. Kiedy opowiadała mi o tym, to pamiętała wszystko. Rodzaj światła, który wpadał do pracowni. Opowiadała mi miejsce, w którym malował. Opowiadała mi, jak był bardzo skupiony. Praktycznie był taki niedostępny. Nie rozmawiał z nią wtedy w ogóle. Ustawił tylko i skupił się bardzo tak wewnętrznie na malowaniu tego aktu. Akt jest przepiękny. Przepiękny, czy się wstydziła, ale czego się miała wstydzić? No akt, proszę Państwa, to jest dzieło sztuki. I tu nie ma się czego wstydzić. W okresie dwudziestolecia międzywojennego panowała taka nie tyle moda, co stereotypy, które nie pozwalały malarzowi być samemu z modelką. W związku z tym malując je musiała być tak zwana przyzwoitka, więc był to no rodzaj absolutnej sztuki, co zresztą zobaczycie Państwo w albumie. No my nie możemy się doczekać. Fragment odsłaniamy teraz przed Fragment Państwem. Odsłonimy, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak to jest niezwykłe dzieło. Danuta Szaflarska znała Barbackiego również od strony aktorskiej, prawda? Bo ona debiutowała w jego teatrze. Tak, w jego teatrze, tak? W towarzystwie dramatycznym. No tak. Trzeba powiedzieć tutaj, że Barbacki poza tym, że był reżyserem, aktorem, to też był kostiumologiem, prawda? Wymyślał te stroje. No może sam osobiście nie szył, ale miał zawsze w głowie kompletną koncepcję i to jakby przełożyło się po tym na to, co często w tej chwili rozmawiając z ludźmi, którzy posiadają te obrazy i na tych obrazach jest ich babcia, ciocia, to wszyscy mówią, że
Barbacki, jak miał pierwsze spotkanie z modelem, to od razu sam wymyślał dla tej osoby malowany strój. Aha. Często te osoby nie zgadzały się z jego koncepcją, bo pamiętam taki jeden obraz, gdzie Barbacki kazał pięknej młodej kobiecie włożyć taką czapkę z lisa i do tego kożuch, a ona miała pięknie zrobioną fryzurę i wnuczka tej pani właśnie opowiadała mi, że babcia nawet w pamiętniku napisała, że to bardzo ją to denerwowało. Tak, tak. Czy te historie, które po drodze udało ci się usłyszeć, znajdą się w albumie? Te historie nie znajdą się w albumie. No, album musiałbym mieć, nie wiem, 500 stron, żeby to wszystko zawrzeć. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się zrealizować film dokumentalny, w którym te wszystkie historie, które zdarzyły się po drodze realizowania projektu Bolesław Barbacki, spotkałem, usłyszałem i chciałbym... Aż ci zazdroszczę, bo to taka dziennikarska praca. Tak, to jest prawdziwa dziennikarsko-detektywistyczna. Tak, bo ja często musiałem, dzwonię do ludzi, pytam, mówię, że słyszałem, że gdzieś, że ktoś, nie każdy się chce też przyznawać, bo nie wiem, no takie czasy teraz są. Natomiast na dzień dzisiejszy dotarłem do około 320 prac Barbackiego. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym studiu za rok i może uda mi się wydać drugi tom mistrza Barbackiego, ponieważ pandemia pokrzyżowała odrobinę plany, bo 60 wspaniałych portretów profesorów lwowskich jest we Lwowie. Teraz prowadzimy kwerendę w Tyrolu, w miejscowości, w której Bolesław Barbacki mieszkał przez rok w roku 1914, gdzie z całą rodziną wyprowadzili się z Nowego Sącza, kiedy miał przejść front I wojny światowej, i tam namalował również około 80 obrazów. Mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do wszystkich prac. Pozwól, że wrócę jeszcze do wątku, o którym powiedziałeś, że Barbacki miał ten zmysł, że widział już kogoś, jak ma być ubrany, był kostiumologiem również. Sam tego nie szył, ale stworzył szkołę, w której dziewczęta mogły też, rozumiem, realizować jego pomysły. No właśnie, to można by się zastanawiać, po co Barbackiemu była taka szkoła, prawda? Był świetnie prosperującym artystą, malarzem. Świetnie, ponieważ trzeba było odstać czasami pół roku w kolejce, żeby dostać się do jego pracowni. O jego popularności może świadczyć fakt, że wielki artysta Witkacy przyjeżdżał do Sącza, mówiąc tak językiem uproszczonym, chałturzyć swoją firmą portretową. Namalował w Nowym Sączu około 40 kilku obrazów i pisał do żony z nieukrywaną złością, że jest tu na miejscu w Sączu taki Barbacki, który bierze 4 razy tyle za obraz, ile bierze on, prawda? Więc wyobraźmy sobie, jakiej skali wtedy to były, jakie to były wartości tych prac. No więc po co Bolesławowi Barbackiemu była szkoła? Ja myślę, że po to, że on był gorącym patriotą, który miał świadomość tego, że to, co można dać najważniejszego młodzieży, to wykształcenie. Stworzył, wymyślił tą szkołę i tu moglibyśmy dać taki przykład, że ta szkoła, kiedy po kilku latach prosperowania robiła się za mała, bo było tak wielu chętnych. No nie powiedzieliśmy, szkoła odzieżowa. Szkoła odzieżowa w Nowym Sączu. Obecnie zespół szkół. Barbacki próbował znaleźć pieniądze na to, żeby tą szkołę rozbudować. Robił wystawy, z których dochód szedł na rozbudowę tej szkoły, ale też szukał tych pieniędzy wszędzie. Szukał ich w magistracie, szukał ich u
swoich bogatych przyjaciół, ale też trafił, przypomniał sobie o znajomości z Jerzym Kossakiem. W związku z tym pojechał do Krakowa. Nie udało mu się namówić Jerzego Kossaka na to, żeby zainwestował jakieś swoje środki, natomiast przekazał piękny obraz. Piękny obraz wielkości 1 na 1,40 m, który do tej pory jest w szkole i można go obejrzeć jako swój wkład w tą szkołę. Więc też można powiedzieć, że poza tym, że miał tą wizję, to potrafił ją wprowadzać w życie. Znalazł później sposób też na to, żeby te dziewczyny, które uczyły się w tej szkole, potrafiły jakby zarabiać pieniądze na swoje utrzymanie, szyły różne rzeczy, koszule, spodnie, różne części garderoby. I Barbacki otworzył taki rodzaj sklepu, w którym te rzeczy były sprzedawane, a dochód szedł do uczennic. Pięknie. Powiedz, jaki jest twój ulubiony obraz Barbackiego? No, to tu moglibyśmy wiele powiedzieć. Obraz politycy. To jest obraz, który jest absolutnie genialnym dziełem. Nawet wiemy, kto do tego obrazu pozował. To jest obraz, który znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego. Światło, którego tam użył, napięcie między twarzami tych ludzi, cała ta scena, która się odgrywa, to jest fantastyczne dzieło. Portrety zbiorowe Towarzystwa Dramatycznego. Z dużym poczuciem humoru, bo jak się dobrze przyjrzymy, bo tych obrazów jest 6, jak się dobrze przyjrzymy, to poszczególne postaci mają różne takie bardzo charakterystyczne dla siebie rzeczy. Jakaś tam młoda dziewczyna ma serduszko, które trzyma w rękach. Drugi człowiek ma taką wielką muchę na głowie. Kolejny znowu trzyma jakieś inne atrybuty, więc też taki symbolizm przemawia z tych dzieł. Portrety marszałka Piłsudskiego, świetne. Portrety burmistrza Schrawy, to są wspaniałe dzieła. No to portrety taki dziecięce. Taki ulubiony obraz. Taki najbardziej mój ukochany obraz, to myślę, że to jest obraz, który zagości na okładce albumu. To jest portret dziecięcy Helenki. To jest fantastyczne dzieło, tak odważnie namalowane, z takim impresjonistycznym jeszcze zacięciem. No, fantastyczne dzieło. To pokażemy Państwu zresztą, żeby nie było tak, że mówimy o czymś, a tego nie widzimy, bo trudno rozmawiać o malarstwie, kiedy się go nie widzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Piotr Droździk, artysta, fotografik. A ja jeszcze przypomnę, że trwa 3. edycja rankingu GLG i właśnie zakończyło się zgłaszanie kandydatów. Teraz kapituła obraduje, kto z tych zgłoszonych będzie nominowany. Śledźcie Państwo na DTS24. Niebawem ruszamy z głosowaniem. Dziękuję Ci jeszcze raz, Piotrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i mam nadzieję, że już w marcu album będzie album na półkach księgarskich. Nie mogę się doczekać i życzę Państwu pięknego roku. Dziękuję.